Dzień dobry, Monika Laskowska, TV Reklama, konferencja prasowa Fame MMA 11. Jest ze mną Filip Zawielski, witam Cię serdecznie. Witam Ciebie, witam wszystkich. Jak podoba Ci się konferencja? Bardzo mi się podoba, wszystko jest w porządku, dobre jedzenie, dobre picie, przyjemna atmosfera, wszyscy tutaj mnie podziwiają, chcą zdjęcia, naprawdę super się czuję. Zapewne dzieje się tak dlatego po spektakularnej Twojej walce. Tak, po walce z hejterem to była bitwa pod żabką, bardzo spektakularna bitwa. I co, udało się? No udało się, ale ciężko było. Ciężko. Chciałam Cię jeszcze zapytać w takim razie, no wiesz, hejter radzi sobie dobrze, a Ty go tak w tremiga pokonałeś. W tremiga? Po no. trzech rundach i to jeszcze nie jednogłośną decyzją sędziów. W tremiga. No, hejter wygrał z Rafoniksem w 7 sekund, więc w ogóle jak ja to oglądałem, to byłem w totalnym szoku. Ja nie wiedziałem, co tam się stało. No i co, no chyba w takim razie będzie trzeba jakiś rewanż zrobić. Z tego, co rozmawiałem z hejterem, to on jest chętny. Ja też jestem chętny, więc kto wie, może niedługo rewanż. Czyli cały czas jesteś w treningu, rozumiem. No wiesz co, no... W treningu, no trenuję, ale wiadomo, no tak trzy, czasem cztery razy w tygodniu. No jak nie mam wyzwania konkretnej daty i konkretnego przeciwnika, to no po prostu wolę się innymi rzeczami zajmować. Ale tak jest lepiej niż było na pewno. I powiedz mi, co najbardziej Ci się spodobało w MMA? Spodobało mi się to, że chodzenie na treningi kształtuje bardzo samodyscyplinę i charakter. Jakby jestem teraz o wiele pewniejszy siebie i już wcześniej miałem we wszystko wywalone dookoła i żyłem swoim życiem, ale teraz jeszcze bardziej. No, coś w tym stylu. Czyli systematyczność, samodyscyplina. Tak, dokładnie. Osobowość. Oczywiście, jak najbardziej. To niedługo można będzie powiedzieć, że będziesz Iron Man. Tak, i będę predatorem. Powiedz mi, jak twoi fani odbierają to, że walczysz? No, trenujesz? No, mam dużo pytań, kiedy kolejna walka, no ale na razie nie ma nic konkretnego. Będę walczył na pewno, bo mam to też, mogę to powiedzieć, na pewno. Mam podpisany kontrakt na dwie walki, więc na pewno będę walczył, ale jeszcze no nie wiem kiedy, nie wiesz, po prostu. Kiedy. Tak. To wróćmy do pytania, czy twoi fani właśnie dopytują się cały czas, kiedy walka następna? Są zadowoleni z tego, że walczysz, czy jednak mówią ci, że może to nie ta droga? Nie, no wydaje mi się, że są zadowoleni. Bardzo, bardzo dużo pozytywnych komentarzy, wiadomości dostałem po walce. No i bardzo mi miło z tego powodu. Ludzie mi pisali super rzeczy. A jak się kontrakt drugi skończy, druga walka się odbędzie, to zostaniesz w MMA? Czy to po prostu była taka przygoda ze względu na fame, kasę? No. Ja generalnie jestem chętny, podoba mi się to, ale wiadomo, no musi być też przeciwnik, musi być też, żeby włodarze mnie tutaj chcieli, żeby ludzie mnie chcieli. Co będzie, to będzie, ale ja jestem na tak. Tak. Czyli walka na pewno będzie, zostajesz w treningach, MMA Ci się spodobało, a słuchaj, a oglądasz walki KSW, FEN, UFC? Czasami oglądam, ale sporadycznie, bardziej... Szczerze to bardziej mnie interesują te freakowe walki niż te jakby jakieś KSW, Feny i tak dalej. No chyba, że już mówimy o tym najwyższym poziomie, na przykład jak Conor McGregor, Jan Błachowicz, takie osoby, no to wtedy akurat oglądam. Oglądałeś ostatnią walkę Conora McGregora? No oglądałem, no to złamał nogę, trochę niefortunnie, ale no taki jest ten sport, prawda? Jak ja wychodzę, też mam świadomość tego, że coś może mi się stać. A byłeś Team McGregor? No generalnie nie jestem jakimś jego fanem, ale chciałem, żeby wygrał, no bo to by było bardzo ciekawe, że wygrywa trylogię, no i pewnie by wyzwał inaczej. Po prostu ja lubię oglądać nawet McGregora, bo on jest kontrowersyjny, bardzo. Robi zawsze dymy, tak. Ma to swoje słownictwo, jest taki pewny siebie. I szkoda trochę, że przytemperowali go, co? Że Poirier przytemperował go po prostu. No tak.
i tak do końca nie wiadomo, czy to był wypadek, złamał nogę. No znaczy wiadomo, tak? Poirier. Wiesz co, to jest tak naprawdę francuskie, to nie wiadomo, jak to poirier. A to nie, powinno to jak się... francuskie, to jakieś może poirier. Nie, ale mówią inaczej, takie... w Stanach mówią rzeczywiście poirier. Poirier, nie? Ja nie potrafię. Ale dobrze, nie, mówmy tak jak mówią do niego w Stanach, bo jest Amerykaninem, także poirier. I powiedz mi w takim razie, byłeś za McGregorem, czyli oglądasz Błachowicza, jeszcze jakichś innych sportowców? Zawodników? No, na przykład Gamrot. Śledzę... Gamrota też oglądałem, jak walczył na UFC. Ostatnio wygrał chyba w pierwszej rundzie. Strasznie szybko, wow, tak, w pierwszej rundzie. Ale czekam teraz na walkę Jake'a Paula, bo to jest youtuber, który stał się bokserem i teraz będzie walczył z Woodleyem, który kiedyś walczył w UFC i był kiedyś mistrzem UFC i to może być bardzo ciekawy pojedynek, bo jest 23-letni youtuber kontra były mistrz UFC. No, ciekawie. Widzę te iskierki w oczach, powiem ci, że wydaje mi się, że jednak z MMA zostaniesz na dłużej, albo przynajmniej serduchem. No tak, tak, jak ja, no tak, 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 dobrze jest, dobrze. Pięknie jest. Opowiadasz, bardzo mnie to cieszy. I chciałam zapytać, powiedz mi, jak rodzina twoja zareagowała na to, że będziesz walczył, że walczyłeś? Oj nie, no to tata nawet w sumie powiedział, że spoko, w sumie jak ja chcę, to mi się podoba, no to moje decyzje. Mama była załamana. Mama od razu do mnie mówi, Filipku, że czy ty postradałeś zmysły? No jak ty będziesz się bił? Jak ty się będziesz... Coś ci się stanie? No jak? Nie. Zęby ci wybiją. Wiesz, że od tego można dostać porażenia mózgowego, czy coś takiego. Więc mama była przerażona, no babcia to też była przerażona, ale nawet już nie kontynuowałem z babcią tematu, bo była mega przerażona. Siostra była bardzo zadowolona. No, chyba odpowiedziałem na pytanie, tak? Odpowiedziałeś, tak, a siostra była zadowolona i wspierała cię cały czas, a dam światło. Wspierała cię, tak. Motywowała. Tak, tak, no wiadomo, jak to siostra. Dobre mam relacje z siostrą. Jednak MMA to jest naprawdę mocnym sportem. Nie miałeś takich obaw, że jednak może nie powinieneś? Nie, chciałem. No. Ja nie wiem, czy mówiłem już to, ale to wyglądało tak, że ja dostałem telefon o 22, czy chcę walczyć na zastępstwo i już następnego dnia byłem na konferencji, bo od razu po prostu chciałem. Tak. To wróćmy może do konferencji właśnie. Które walki według ciebie są najbardziej interesujące? Tutaj, teraz? No to interesuje... O których jeszcze wiemy. To interesuje mnie walka Filipka i Ferrariego. Interesuje mnie walka... Miksera i Oj Wojtka, bo to są... Nie, Miksera i Popo. Nie, stop. Mikser walczy z Popo. Oj Wojtek walczy z Wardęgą. A, to mi się pomyliło, przepraszam. To Wardęgi i Oj Wojtka, bo Wardęga ostatnio się źle zaprezentował. Teraz ma pewnie mega motywację, żeby się dobrze zaprezentować, a Oj Wojtek jest... W sensie Wojtek po prostu, nie Oj Wojtek. Wojtek jest nowicjuszem i ciekawi mnie, jak to będzie wyglądało właśnie. Jak to mnie też bardzo ciekawi. Wyglądało. A walka dziewczyn? No tak szczerze to nie interesują mnie walki dziewczyn, jakoś tak po prostu trochę mi to nie pasuje, że dziewczyny walczą. Ale powiem, że dziewczyny są zawzięte. No tak, oczywiście bardzo. Są zawzięte, ale no po prostu nie gustuję w walkach. Dziewczyny walczą do ostatniej krwi, nie ma tak, że po prostu jest wybacz, że już one tam dleją, padają, a walczą naprawdę zawzięcie, no, bardzo. Ja tego im nie odbieram, tylko po prostu, nie wiem, jakoś... Mniej interesują mnie walki kobiet. Tak po prostu mam. Mniej spektakularne są według ciebie? Nie, tego nie powiedziałem. Nie są mniej spektakularne, po prostu wolę oglądać walki mężczyzn. Dobra. Chciała się będzie. Tak za słówko złapać. Oczywiście. W takim razie powiedz mi jeszcze, proszę cię, bo widziałam tutaj Norbana Park. Oglądałeś jego walki? Walkę z Cassio ostatnio czy oglądałem? Oglądałem, oczywiście. Bardzo ciekawa walka i szczerze myślałem, że Cassio wygrał. Myślałem, że wygrał i jak ogłosił werdykt, byłem trochę zaskoczony, aczkolwiek od razu mówię, że wiadomo, ja nie jestem ekspertem, ale z tego, co ja oglądałem, to wydawało mi się, że Cassio wygrał. A zawodowe walki Normana oglądałeś wcześniej? Oglądałem jakoś tak chyba z Tasmańskim Diabłem. Jezus, jak on miał... przypomnij mi. Adam Tasmański Diabeł. Oglądałem tą walkę i w ogóle po tej walce była tam awantura, pamiętam. No, ale tak więcej to raczej nie. Mhm.
Czyli mamy trochę do nadrobienia, jeżeli chodzi o Normana Parkę, a mi się wydaje, że no nie, chyba nie staniesz. Chciałbyś stanąć? Z nim? Z Normanem? Tak. Ale to... A tak przyszło mi po prostu. A no nie wiem, no... Nie wiem, co mam powiedzieć, no w sensie z jednej strony, jakby mi zaproponowali, to bym w sumie nie odmówił, ale z drugiej strony, no jednak chyba trochę coś nie tak, bo ja miałem jedną walkę, a on miał już walk kilkanaście, jest zawodowcem, tak? Więcej niż kilkanaście. No właśnie. Bardzo dużo. Ale jakbym dostał taką propozycję, to bym nie odmówił, bym wszedł do klatki i bym walczył. Kto wie, może bym wygrał. To jest właśnie sport jest niesamowity, bo nie wiadomo coś, co się wydarzy, no. Nie? Nie no, ale tak szczerze, no, tak szczerze naprawdę, to w żadnej walce nigdy nie ma 100% pewności. Może być lucky shot, ktoś może dostać choroby dzień przed walką, ktoś inny może mieć mega szczęście, dobry humor. No, jest dużo płaszczyzn, gdzie może coś pójść nie tak i tak. Ja na przykład przed walką z hejterem też nie czułem się zbyt dobrze, bo zbijałem trochę wagę i byłem strasznie osłabiony. I siedziałem pod prysznicem i lała się na mnie gorąca woda i tak się potem źle czułem, głowa mnie bolała. No, potem już przed samą walką nie było tak źle, ale ogólnie no, osłabiony byłem. To też na pewno wpłynęło na to, co zaprezentowałem w oktagonie. Czy trenując oglądasz zawodników, oglądasz fighterów zawodowych i jest ktoś, na kim mógłbyś się wzorować? Nie mam raczej takiej osoby. A Conor McGregor na przykład? No to lubię jak on robi te dymy, to jest ciekawe, przyjemnie się to ogląda, ale no nie jestem jakimś jego fanem. Jeżeli chodzi o sztuki walki? No inaczej. Dobrze jest, kurde, czekaj, bo ja nie wiem, jak ja mam na to odpowiedzieć. Dobra. Dokładnie. Jeszcze raz zadaj mi pytanie. Chciałam zapytać, czy jest osoba, na której możesz się wzorować, jeżeli chodzi o sztuki walki? No to, no, Conor McGregor ma fajny styl, on w stójce się bije, jest, czasami te spektakularne są jego uderzenia, ten lewy, jego lewe uderzenie, ale no, nie mam czegoś takiego, że się kimś inspiruje i chce być taki jak ktoś. Po prostu chce być sobą, najlepszą wersją siebie i tyle. Super. I po prostu szkolić się, żeby osiągnąć ten moment, kiedy będziesz się czuł... A właśnie, jak się czujesz na ten moment, jeżeli chodzi o sztuki walki? Dobrze się czuję. Mogę teraz tutaj z kimś się pobić zaraz. Ale mi to się podoba, bo ja widzę te iskry w oczach i to jest bardzo fajne. Mam nadzieję, że zobaczymy cię jak najszybciej walczącego. Dziękuję ci serdecznie za rozmowę. Dziękuję, bardzo przyjemnie było. Mi również. Pozdrawiamy. Dziękuję i cieszę się bardzo, że się spotkaliśmy. Dziękujemy. Super, dzięki. Dziękuję bardzo.